Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w Udawanym Gamingu. Ja jestem Avres, to jest Wiedźmin 3 i robimy questy, o których wspominałem poprzednio. Czyli tak, na pewno musimy się udać tu, zrobimy to, potem to, przejedziemy przez tę wiochę, zobaczymy co tam jest, aż do celu zagłady domu Reardonów. Whatever. Nie wiem kim byli ci Reardowie. Gdzie jesteś? Tutaj jesteś, hej. Ale mam nadzieję, że mieli jakieś drogocenne przedmioty. Ponieważ nieco gotówki by się nam przydało. Albo karty jakieś do gwinta. O, też by się przydały. Jakieś nowiuteńkie karty. Ło, czekaj, bo ja tutaj kurde spanikowałem lekko. No. Ole mi dziabnął. Twoja dupa należy teraz do mnie. Czarownik. Jaki tam czarownik? No dawaj. Gdzieś tu był jakiś... Ach, to jest unik. No chodź tutaj. Dobra, czyli to był unik. W końcu mi się udało. Dawaj mieczyk. Cóż tu ciekawego mogę znaleźć? Tutaj w sumie nic. Tutaj w sumie coś. Aha, z ciebie nic nie wypadło. Okej. Co na górze? To jest w ogóle to mi... O! No się masz. Przerodnicze narzędzia, jakieś coś i coś. No i dobra, super. Zjedz sobie kanapeczkę, czy tam napić butelki wody. I powiedz ty mnie... To było to miejsce, tak? To jedziemy teraz tu. Rupert, gdzie jesteś? Znaczy ten płotek. Go! O, zaś jakieś bagna okropne. W sumie to welen. To nie ma co się dziwić. Ziemia niczyja, bagna, wiedźmy. To wszystko są najgorsze. Czekaj, bo to tam. Co to kurde jest? Aha, kolejni dezerterzy. No dobra. Ej, do ilu? Nie dajcie mu odetchnąć! Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? Utknąłem w krześle. Poddaj się! Nigdy! Ty, ale broń się. Zabić, okraść, truchło zakopać! Żałosne. Daj jeszcze raz. No ty! Ty, bo jeszcze mnie pokona, no. Chyba ciebie. Ty, bez kitu, on mnie pokona. Nara. No, to sobie żyćko trzeba odnowić jeszcze. Co my tu mamy? Jakieś pierdoły. Tu też nie za wiele. A co tutaj mamy? Uuu, jakieś bełty kozackie tam widziałem. Gdzie ty leżysz? Tutaj. Pokaż mi te bełty. Jakieś tam spodnie, to tam mniejsze, o większe. A, to te rozpryskowe bełty. No dobra, no to kuszę sobie wymienimy chociaż. No ten wilk jest ciekawy. Dobra, no to tu byliśmy. Co mamy dalej? Tutaj coś mamy. To idziemy. Odnowimy żyćko. Walniemy sobie zaraz półgodzinną drzemkę na kucaka. Na bagnie. Because why not? Proszę uprzejmie. 50 metrów to nawet nie będę kurczę konia używać, bo to nie ma sensu. O, opuszczone miejsce, proszę bardzo. Bandziory. To easy. Przynajmniej miejmy nadzieję, że pójdzie lepiej niż z tymi. Nie dotrzyma. Rozpruję cię jak wieprzka. Kończmy to. Co? Kupam go! Za szybki, kurwa! Zaraz za szybki. Kim ty byłeś? Człowieczku. Co za miejsce w ogóle? Jest jakieś dziwne to obozowisko. Jakaś trupa cyrkowa, czy co? Kurde, nie dali się nawet napić kawy, no. Co my tu mamy? To... Wiesz, Wiedźminie, źle o tobie gadają, ale ja nie zapomnę, co dla nas zrobiłeś. No świetnie, że nie zapomnisz, ale mógłbyś... Mój dziadek jest chory. Sam jesteś chory. Ha, zielarz, no proszę. Co za bezczelny ty? Czego? Pokaż mi swoje towary, Pokaż byczku. Mi... Masz karty jakieś do gwinta? Mech, nie masz. Trochę lipa. Odwar z baby cmentarnej. Mamy skrypt zamieć. Nie widzę tu niczego szczególnego. Bywaj. Bywaj, bywaj. Deserter? Sama jesteś deserter. W dupę jeża. Kurde, wlazłem w coś. To prawda, że elfy robią z dzieci zupę? Tak. O, jakieś mistrzowskie coś podniosłem. Mój dziadek jest chory. Który to twój dziadek? Mój tata też ma siwe włosy. Hola, witajcie. Jak jeszcze jeden nie komu to wiedźmak, to na nieszczęście. Czemu to nam tu łatwo w domu przypadło? Tu mu od razu przy fasole. Komu? Szkoda, że nie byłeś taki wygadany poprzednio. To prawda, że elfy robią z dzieci zupę? Kudły masz jak twaróg bieluchne. Pojadłbym twarogu, och i pojadłbym. No. A mój tatka jest mocną czarownicy tropi wiedźmy. Dobra, ten żadnego questa nie ma, co ma kupiec? Pokaż mi swoje towary, mordo. Pokaż mi. Też nie masz nic. Bywaj. Bywaj. Fajnie, cieszę się, że mogłem wam pomóc, ale generalnie... Ach, tam jest ten trupek. O kurczę, utknąłem. Drzewo mnie atakuje. No i super jest. Co teraz? Co teraz, gdzie teraz? Teraz mówiłem, że pójdziemy tu zobaczyć. Co? Co to znaczy? Ja. Fajne. Nie wiedziałem, że tak można. Nie miałem zielonego pojęcia. Dobra, odpal Quen na wszelki wypadek, bo to różnie bywa. Zapis. Bo tutaj jeszcze dziwniej może być. Co to za miejsce w ogóle jest? Dzień dobry. Co jest? Dzień dobry. Ratuj Bożenkę! Nie do mnie! Do nich idź! Gdzie masz? Niezła uczta, skąd wzięliście tyle mięsa? A łazi tu pełno świniaków, tośmy se jednego upiekli. Chcesz kawałek? Starczy dla wszystkich. Nie skorzystam, dzięki. Twoja strata. Gajus, ukrój nam jeszcze po kawałeczku. Nie! Nie! Nie pozwalam! Upiekli Bożenkę! Dranie! Znowu on! Mało mu! O co chodzi? Zabili Bożenkę! Upiekli ją! Dranie! A ten znowu swoje. No nie ma co, no trzeba mu przylać, no. Kajus, Jakub, brać go! Nie! Nie ma tak! Pomocy! Nic wam nie zrobił, zostawcie go. To my po dobroci. Prosiaczkiem chcieliśmy cię poczęstować, a ty tak? Nie będzie nam przybłęda rozkazywał, lejmy go! Ale przynajmniej wiem, co to jest za quest. To jest bardzo fajny. Pamiętam go. Bardzo dobrze. A ty dziadu ty. A faktycznie, kurde, jak się uników używa, to lepiej. Przyjemniejsza walka jest. Ciekawsza w każdym razie. Nic ci nie jest? No nic, ale Bożenka, ola Boga, upiekli ją. Musiałeś bardzo kochać tę świnkę. Kto ty jesteś? Jestem Geralt. Polak mały. Ja jestem Jontek z... No stąd, no. Sam mieszkasz w tej wiosce? Są w domach i Flap, i Hagel, i Bebon. Nie widziałem tylko Klausa i Igora. Kim są Klaus i Igor? No Igor to ten głupi, co trawy jadł, a Klaus to sołtys. Każdy zna Klausa. Ale gdzie oni, to nie wiem. Pewnie zabrały ich te czary świń. Co? Świnie są magiczne? Są. Sam zobacz. Dobrze. O, jeleń se przyszedł jakby nigdy nic. No dobra. Mogę go walnąć ardem. Jeleń mi zniknął. No kurde, no. Normalna świnia, ale medalion szaleje. Jontek miał rację, jest zaczarowana. Tak, bez wątpienia to magia. No to z uwagi na to, że to magia, to zabiorę co macie. Co tam się dzieje? Nie, folwark. Ja chcę tą... złotogłupców. Tak się chyba ten kłeścik nazywa. Ty to jakiś taki lekko... Piątek. Szczęśliwy bez powodu, co? No. Na nosie krowy gno. Świnie rzeczywiście wyglądają na magiczne. No bo... no... czary były. I no... ich pozamieniało wszystkich. Czyli te prosiaki to pozamieniani ludzie. No, polimorfia? A co żeś myślał? Pomóż, odmień ich. Co zamieniło ludzi w świnie? No czary. Dałem Igorowi klucza, on zabrał wszystkich i poszli. Jaki znowu klucz? O ten! Masz! On otwiera dom wieprza. Obejdą mi, pokaż gdzie to jest, bo ja cię nie kumam. Skąd masz ten klucz? Znalazłem. Pokazałem Igorowi, a on powiedział ludziom, żeby poszli. Ich zamieniło. Obejrzę sobie z bliska ten dom wieprza. Gdzie on jest? No tam, za górką. Idziesz, idziesz, a potem jest. Rozumiesz? Znajdę. Nie, tak średnio bym powiedział. Szukaj dom wieprza. Tam za górką. Idziesz, idziesz i jest. No. Czego nie rozumiesz? O, pewnie. Jeszcze kurde mglaki, czy inne Czekaj. Czy inne badziewia. Nie, to nekery chyba są. Zatańczmy. Gici, gici, też, też. Ile was tutaj jest? Więcej was nie mogło być? Czekaj, bo tam jeszcze jedno coś łazi. Halo? A, też neker. Ja myślałem, że będzie jakiś finisher. Dlatego, że go tak zaszedłem od tyłu. No ale trudno. Dobra, trzeba się cieszyć z tego, co jest. Daj mi grzybki. Weże co zjedz. O, tam questa będziemy mieli. Odszukaj dom wieprza. O Jezu, ile tego tutaj łazi. Możesz jeszcze się powstać. Narka. Czekaj, bo tam jeszcze jeden jest chyba, nie? A nie, wszyscy się poprzewracali. Okej, okej. Wsio zebrane, jest gituwa. Złotogłówców, dobra. Dzień dobry. Rany. Co oni tu ubili? Co to za śmieszne żubr? A to niedźwiedź jest, przepraszam. Nie podoba mi się to. Mówiłam, zmywajmy się stąd. Nie pierdol, tylko podaj mi coś ciężkiego. Drzwi nie chcą się. Siema. To kto? Nakrył nas! Brać go! Zabij go! Chodzę tylko i zbieram rzeczy, no. Co tu? Piątka rzeczywiście pasuje. O! No widzisz. O Jezu, portale, nienawidzę portali. Ślady wielu osób i czegoś ciężkiego. Okej. Było tu co najmniej kilku ludzi i coś stąd wyciągnęli. O, świniaczek! Ej, prosiaczku. Co najmniej kilku ludzi i coś stąd wyciągnęli. Cześć, prosiaczku. Medalion wibruje, czyli ta świnia też pochodzi z wioski. Nazwę cię Bekon. Albo falafel. Ty mnie rozumiesz? No dobra, spróbujmy. Jedno chrumknięcie na tak, dwa na nie, jasne? O kurczę, nie wierzę. Nie wiem ile tu siedzisz, ale pewnie jesteś głodna. Mam tu dla ciebie coś dobrego. No, widzę, że ci smakuje. Dobra, pogadajmy. Co to za miejsce? Wiesz, co to za miejsce? Czy jesteśmy w świątyni? Jontek wspominał, że we wsi brakuje tylko zielarza i sołtysa. Pewnie jesteś jednym z nich. Jesteś miejscowym zielarzem. Słyszałem o tobie. Igor? Miło mi. Jestem Geralt. Gadam ze świnią, świetnie. Poczekaj tutaj, muszę. Co ja robię ze swoim życiem? Do zobaczenia. Co poszło nie tak w moim życiu, że gadam ze świnią, no? Było tu co najmniej kilku ludzi. No wiem, wiem. No to już wiem, skąd nazwa Dom Wieprza. Na dnie została złota moneta. Tutaj musiało leżeć złoto. Na koszuli są przetarcia od trawy, a pod spodem leży torba na zioła. Tam tego zielarza co najmniej kilku ludzi. Coś stąd wyciągnęli. Jestem z powrotem. Siema. Aha, to z Jątkiem muszę pogadać. Do zobaczenia. Narka. Nie, dobrze, ze świnią. Jestem z powrotem. Dobra, pogadajmy. Leżało tu złoto. Wiesz, co się z nim stało? Muszę o tym pogadać z Jątkiem. Wydaje mi się, że już wiem, co się stało. Jesteśmy w świątyni, w której leżała balia pełna złota. Jontek znalazł klucz i pokazał go wieśniakom, a oni połasili się na skarb. Ale nie wiedział, że złoto może być chronione klątwą. Żeby się jej pozbyć, trzeba będzie odnieść złoto. Muszę spytać Jontka, może wie, gdzie ono jest. To co? Co? Bekonik, mówiłeś coś? Ta przemiana wygląda na złośliwą klątwę. Albo rzuconą tak nieporadnie, jakby ktoś to robił stopą. Też dobrze. Bo tu jest takie przejście niby. Ale żadnej skrzynki tam nie widzę. O! Miecz cechu kota. Trzeba by było w ogóle się cofnąć do barona i nowy set odebrać. Mam zbroja, miecz i tak dalej. Jezu, teraz będzie chyba asekuracja. No, coś mi się tak kojarzy. Jontek, łap za widły, to ogr. O, ile mam czekać? Ja chciałem unik zrobić, a zrobiłem kurczę ten. Z bańki musiałem walnąć. No. Czekaj, bo tam jeszcze jeden jest. Leżeć tam. Gula, jakieś cuda na kiju. Czekaj, bo ja mam pomysł tutaj. No właśnie. Siemano. Jakieś klucze, nie klucze. Z deszczu podrynne. O proszę, nowy quest. No i kurde, za to lubię ten tytuł. No to jest, idziesz, weźmiesz coś, przez przypadek coś zabijesz, tu przez przypadek questa dostajesz, no to jest super. Coś jak w Skyrimie. W Skyrimie też tam w pewnym momencie jest tak, że idziesz, stwierdzasz, że a dla beki se siądę na krześle, zobaczę co się stanie. Bum, quest. Tak z czapy. Jontek. Ui. Ratuj ich, bo ich wyrżną. Co zaś? O, rany boskie, jest tak kioskiem. To już ostatni, wioska jest bezpieczna. Na razie. Już, nie powiedzmy, że... Jontek. Wielkie rzeczy. Co tam? No. Wiem już, co stało się z miejscowymi. Padli ofiarą klątwy. No wiem. No i co? Aha, i co? Możesz ich odczarować? Tak, ale będziesz musiał mi pomóc. No. Takich ludzi nam trzeba. No dobra. Dlaczego ciebie klątwa ominęła? Zastanawiam się, dlaczego ciebie nie przemieniło, a resztę mieszkańców tak. Bo nie poszłem z nimi? To nie brałeś złota ze świątyni? Nie, po co mi? To kradzież złota wywołała klątwę. Wiesz, gdzie ono jest? Schowałem. Trzeba odnieść je na miejsce i muszą być przy tym wszyscy mieszkańcy. Oho, czyli co? Weź złoto, a ja zbiorę świnie. Nie, Odkam zamieńmy się. I razem pójdziemy do domu brać. Powinno się udać. Uratujemy ich! Wezmę złoto! Wezmę złoto. Zagonić prosiaki na miejsce. Może akcji. Jezu, i każdą z osobna będę musiał? Jak ja mam to zrobić? Chciałem użyć. Ruszajcie pod młyn świnki i zaczekajcie tam na mnie. Czyli trzeba trafić jeszcze ładnie. Dobra, one wszystkie wyjdą. Dalej, panie świnia. Już, won. Pora ze dwora. Czekaj, bo tu jeszcze dwie były, te co badałem na początku. No kurde, nie trafiłem. Idziemy, proszę prosiaka. No. Proszę prosiaka. Proszę prosiaka, proszę mi tutaj. Mogę zjeść tego świniaczka? Nie. No i co teraz? Alo? Są wszyscy, poza Igorem. Igor jest w świątyni. Na nas czeka. Pamiętaj, żeby na miejscu odłożyć złoto tam, skąd je wzięliście. Ty bierz świnie, ja niosę i odkładam. Genau. Przesuwać się żwawo. No tak, żem właśnie myślał, że tu jest kurde. Nie wiem czy... Ja mam tak... Ja liczyłem, że on też będzie biegł. Czy to, że ja już wytłukłem te nekery, oznacza, że ich już tu nie będzie? Nie to. Bardziej Quen. O, tam coś jest. Potwory! Zrobił im krzywdę! O kurde, ale mnie podziabały, ty. Spokojnie, nie zrobię, ale generalnie kurde było grubo. Nie wiem dlaczego, ale strasznie dużo życia straciłem przez to. Nie podoba się to dla mnie. Ruszajcie się. No. Go, go, ogień w szopie w Engelwoodach. To ja tam płotkę zostawiłem w ogóle. A to ciekawostka. Idziemy! Aaa! Poczekaj. Co się stało? Co? Dlaczego tak? Cóż tu właśnie miało miejsce? Aha, bo normalnie powinny tam być jeszcze te... takie góle chyba. No i? Znowu jestem sobą. Dziękuję ci. Jeszcze nie pora na radość. Policzmy ludzi. Prawie wszyscy są. Dziękujemy ci, białowłosy. To nie tylko moja zasługa. Mieliście szczęście. To nie tylko moja zasługa. Jontek bardzo mi pomógł. To przecież Jontek przyniósł klucz! Pewnie wiedział, że złoto jest przeklęte, dlatego nie chciał z nami iść. Ale... ja nie! To Igor! Igor chciał! Nie wykręcisz się, łajzo! Brać go! Ratunku! Cóż za przepełniona emocjami kaccenka. Kto pierwszy podniesie rękę na Jontka, straci ją. Spokojnie, my tylko tak. Jeszcze nas to dziwadło pochlasta. Chodźmy stąd szybko. Jaka wdzięczność w ogóle, ty, no kurde. Dziękuję. Lepiej nie wracaj do wioski, to się może źle skończyć. Znajdź sobie jakieś inne miejsce. No... ten... no dobra. Czy to... Zawsze mnie to denerwowało. Mogę zbadać? Nie mogę tego zbadać. Zawsze mnie to denerwowało w tej grze, że kurczę, ty ratujesz, poświęcasz się i w ogóle, a oni w sumie zero wdzięczności. O, widzisz, tam skrzynkę próbują jeszcze ukryć. Wyłącz. Hopsasa. Dziękuję. Co mamy ciekawego, co takiego żeśmy podnieśli, że nie możemy już biegać? Dobra. Jak się wyrzuca przedmioty? Co będzie mniej warte? Czekaj, to 53, to 43. Jakim cudem... Dobra, to wyrzucę... To wyrzucę... 92, dobra, to jeszcze trochę trzeba wyrzucić. I kilof to tak średnio potrzebny. Czekaj. To mogę wyrzucić i powiedzmy, że ten miecz. A to co to jest? Gnomig Wyrchrr. Moc znaku art, akcji. 50% premii przy trafieniu krytycznym plus 5% do trafienia krytycznego. No kurde, jest lepszy niż legendarny, no panie. Jak do tego doszło? Nie wiem. Ty, a to co to jest? Dlaczego mi tu poka... Aha, bo ja tu wyrzuciłem rzeczy, dobra. Wychodzę. Ty, a jakbyśmy tu nie przejdziemy, dobra. A tak widzę, kurczę, na tym zarysie minimapy, że to jest całkiem spore. Myślałem, że da się tam wleść, ale niestety nie. Niestety się wleść nie da. No dobra. Sprawy rodzinne to nie. Czekaj, gdzie to było? Zadania poboczne. Wściekłe pięści Welen to jeszcze nie, ale to możemy zrobić. To będzie 100 metrów stąd. No i super. Znajdź folwark rodziny. No dobra. Siemanko. Noż kurde, znowu klikłem za długo i dlatego to tak. No. Za długo trzymałem kół i przez to automatycznie przytrzymuję tą mocniejszą wersję Quena. Tą tarczę taką, a nie wiem, czy jej przypadkiem nie usunąć. Nie wydaje mi się ona być jakoś taka super, hiper, mega dobra. Tutaj byliśmy, znaleźliśmy to cudo. A, widzisz. No jeszcze ciebie tu brakowało. Żarty sobie robisz, czy co? Stan gry został zapisany. O więcej was tu jest. Musiała mówić staruszka. Po co się ukrywać próbujesz? Folwark ma kilku nowych lokatorów. Dlatego lubię tego Yirdena. Tą ulepszoną wersję. Świetna rzecz. Co ja mam zrobić? Zabij potwory na folwarku. No to chyba zabiłem już, nie? Czekaj, bo tam coś jeszcze jednego krąży. No nie zaktualizowane, okej. No widziałem tam jakieś coś. O, co to jest? Klucz do szopy. Drzwi otwiera. No jest napisane, że do szopy. No to co? Nie widzisz? Co ja mam teraz robić? Czekaj, bo to... Aha, chochla, świetnie. Wyglądają jak bliźniaki. Ten chłopak musiał być bratem staruszki. Czy coś tutaj znajdę ciekawego? A wiadra to nie chcę. To mi się też nie przyda. Też nie. Kierupiecie to tam wiecie. Takie rupiecie to tam wiecie, nie czuję jak rymuje, elo. Ty no, ale ta szopa to gdzie jest? Które to ta szopa? Jak na wieśniaków to mają zadziwiająco dużo proszków alchemicznych. Nie żeby coś, ale te upiory skądś się tu brać muszą, nie? Tu jakieś pierdoły, Tu miałem wleść. To zmienia postać rzeczy. A daj rudę żelaza, dlaczego nie? Jakieś książki, zawsze spoko. Dziennik, trochę sfatygowany. Ktoś tu spisał wspomnienia. Gnomie swawole, czwarta mapa, jakieś coś, czekaj, wymięte notatki, czyje to? Przyszli żołnierze nasi obcy, nie wiem, już nie ma znaczenia, coś tam, dobra. Jest, pamiętnik Dolores. Letnie upały przyszły w tym roku wcześniej niż zwykle. Humbert zrobił się nieznośny, irytuje się, gdy wychodzę z pasterkami nad rzekę. Mówi, że nie powinnam się bratać ze służbą, ale najwidoczniej wściekły jest, gdy rozmawiam z Janem i Fredem. Twierdzi, że jako szlachetnie urodzona panna nie powinnam się zadawać z mężczyznami niższego stanu, że to on będzie mi wydawał polecenia, może jak miną upały zrobi się bardziej do życia. Coraz bardziej doskwiera mi nuda. Kocham mojego brata i cieszę się, że nie sprzedaliśmy ziemi po śmierci rodziców, ale czasem myślę, jakby to było żyć gdzieś indziej z innymi ludźmi. Mamy gościa. To syn lorda z okolic Gorswellen. Zapuścił się na nasze ziemię podczas polowania i poprosił o nocleg. Ach, co za radość. Wreszcie coś się dzieje. Muszę to wreszcie przyznać. Kocham Roderika. I czuję się, że on też mnie kocha. Mam nadzieję, że Humbert się ucieszy. Powiedziałam Humbertowi o mnie i Roderiku. Wpadł w szał. Powiedział, że to nie partia dla mnie. Może jeszcze go przekonam. Humbert nie jest nieprzejednany, ale nie porzucę dla niego miłości mojego życia. Jeśli będzie trzeba, ucieknę z Roderikiem. Aha, to czyli to jest to, o czym ona mówiła, że... Czekaj. Z deszczu pod rynny. Przeszukaj schowek martwego wieśniaka za pomocą... Nie? No kurde. O, Szkoła Wilka 2. To trzeba będzie poszukać. Ale najpierw. Aha, no na pewno. Szkoły Kota 4. 34 poziom. Mhm. Zadania poboczne. Zagłada. Fajnie, że mam klucz do stodoły. Ale co mi po tym kluczu, jak nie wiem, co otwiera? Nie ma nic. Tu byliśmy, nie ma nic. Tam nie wlezę z nieznanej mi przyczyny. A, to jest mur, okej. Tu byliśmy i czego ciekawego tu nie ma. Tu niczego też nie ma. No, które to jest stodoła tutaj? Fajnie, że mam klucz, ale co on otwiera? Jakieś paśniki, jakieś cuda na kiju. Dobra, nic tu nie ma, nie widzę. Gdzie ona teraz jest? Tutaj. Wieś za lipie. Dobrze, że nie przed dębem. Hehehe, śmieszne. Rycz, mała rycz. Płacz, maleńka, płacz. Jakaś tu jest. A to ty. Wróciłeś. Co z moim domem? Stoi. Co z moim domem? Jest już bezpiecznie. Dziękuję. To wiele dla mnie znaczy. A czy znalazłeś może moją skrzynkę z oszczędnościami? Nie. Nie. Może ktoś ją ukradł. Możliwe. Tyle lat minęło. Ale poszukaj dobrze. Innej nagrody nie mogę ci zaoferować. Tak zrobię. Na mnie już pora. Niech cię bogi prowadzą. No nie ma sprawy. A ty co taki załamany? się gapisz? Nudzi się, takich biednych ludzi nachodzi. Jezu, dość idę, jeny. Jak widzicie, jaka tu kultura jest, kurczę. Dobra, co my tu mamy? Jeden punkt do wydania. Dobra, no precyzyjne cięcia, no bo co innego. Kurde, mogłem jakąś pasywkę. Plus 5% siły ataku, plus 5% siły ataku. Atagen z wiwerny. A widzisz, siła ataku plus 20. Można, można. No i fajno. A to co to jest? Plus 5% mocy znaków. To daje 7. Czy mogę połączyć? Niebieski mutagen. Niebieski mutagen. Większy niebieski mutagen. Mogę stworzyć największy niebieski mutagen? Nope. Nie mogę. To pokaż mi w takim razie, czy ten niebieski mutagen większy. Aha, to jest to samo. No, szkoda. No ale dobra, nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. W każdym razie, moi drodzy, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Awres. Trzymajcie się i życzę wam przyjemnego dnia. Do następnego. Hej!